Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszej rozmowie z siostrą Esterą Andrzejewską, z którą będziemy rozmawiać o ewangelizacji poprzez taniec. Wybiła godzina 18, więc będziemy dziś rozmawiać o tym, w jaki sposób można świadczyć o Panu Jezusie swoim tańcem. Ja nazywam się Maria Trusiło-Kipuszewska, prowadzę szkołę tańca uwielbienia Worship Style, w której pomagam kobietom wierzącym rozwijać się tanecznie i podejmować aktywność fizyczną w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. Uczę, w jaki sposób można tańczyć do muzyki uwielbienia i jak dbać o swoje ciało i o swoją duszę. I też uczymy, jak być liderem tańca chwały, dlatego że wierzymy, że uwielbienie Boga może być nie tylko chwilą modlitwy, ale też stylem życia i tańca. Dzisiaj też porozmawiamy o tym, w jaki sposób taniec uwielbienia może być sposobem na ewangelizację. Moim i Państwa gościem, Waszym kochani, jest siostra Estera Andrzejewska, siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Służebnicek Najświętszej Maryi Panny. Siostro, kilka słów o sobie. Dobrze powiedziałaś, tylko niepełną nazwę, bo nasza nazwa jest strasznie, strasznie długa, czyli Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, w nawiasie jeszcze Śląskie. Ale to wystarczy po prostu pamiętać służebniczki i o to samo nam chodzi. Należę do swojego zgromadzenia od 13 lat, pochodzę z Siedlec, z Podlasia i no będziemy mówić o tańcu, więc moją pasją jest taniec, ale nie tylko. Obecnie mieszkam w Komorowie pod Warszawą, koło Pruszkowa, tego słynnego Pruszkowa. I jestem katechetką w szkole podstawowej w Nowej Wsi. Jeszcze ostatnie kilka dni, później będę uczyła w liceum od września. No i póki co katecheza to jest to moje powołanie w powołaniu, przynajmniej jak do tej pory. Aczkolwiek jest to dopiero moja pierwsza przygoda w tym zawodzie, bo dopiero rok temu skończyłam te studia, więc dopiero pierwszy rok mam ze sobą, tak na świeżo. Okej, okay. Czyli katecheza i taniec. Powiedziała siostra o tym, że to jest siostry pasja. Ja nie ukrywam, powiem Wam już teraz, zdradzę, że my poznałyśmy się z siostrą Esterą właśnie w czasie tańca. Na przystanku młodzieży, tak, w Krakowie, tak, pamiętam to wiekopomne spotkanie, przyjechaliśmy, to był pierwszy dzień chyba, i ja już wtedy widziałam siostry świadectwo gdzieś w internetach i byłam taka pod wrażeniem w ogóle tego, co siostra robi. Siostra opowiadała z taką pasją, że tańczy dla Boga i pomyślałam, że muszę siostrę poznać. Przyjeżdżamy do Krakowa, ja nagle patrzę, a tu jakaś zakonnica tańczy na przystanku. Myślę sobie, to jest zakonnica w przebraniu, nie ma opcji. Podchodzę bliżej, patrzę, a to ta siostra. I od słowa do słowa tak się stało, że okazało się, że razem prowadzimy grupy taneczno-uwielbieniowe i że przyjechałyśmy na taneczne ewangelizacje. No i miałyśmy prowadzić dwie osobne grupy, które będą występować na scenie i ze sceny dzielić się świadectwem spotkania z Jezusem poprzez taniec, no ale tak się skończyło, że stworzyłyśmy jedną grupę. Taniec łączy. No tak, to tylko Duch Święty może tak zrobić, że w ogóle się wcześniej nie znałyśmy, a stworzyłyśmy zgrany zespół. Dla mnie to było po prostu wspaniałe doświadczenie. Ale właśnie nie wszyscy znają to siostry świadectwo, w jaki sposób siostra stała się tancerką dla Boga. I niech siostra może opowie jakieś takie kuluary tego wszystkiego, jak to się stało, że w ogóle siostra zaczęła tańczyć i jak siostra zaczęła tańczyć dla Boga. Zaczęłam tańczyć w sumie dzięki mojej rodzonej siostrze, którą pozdrawiam serdecznie. Marta jest ode mnie starsza o 3 lata, więc no to jak, tak mi się wydaje, że każde dziecko jest wpatrzone w te swoje starsze rodzeństwo i ze mną było podobnie. I Marta, mając chyba wtedy 6 albo 7 lat, właśnie wpadła na taki pomysł, że chciałaby uczyć się tańczyć. I w Siedlcach, w naszym rodzinnym mieście, są bardzo dobre zespoły.
taneczne i, no i rodzice zapisali moją siostrę. No a że ja chciałam robić to, co moja siostra, nawet się wtedy nie zastanawiałam, czy ja to lubię, czy nie lubię, no miałam 3 lata. I rodzice mi jakby powtarzali, że jestem za mała, że to jeszcze nie, że może później, no ale się uparłam, więc dla świętego spokoju mnie zabrali na te zajęcia, żebym na własne uszy usłyszała, że jestem za mała. No ale wtedy choreografka zrobiła wyjątek i stwierdziła, że przyjmie mnie do zespołu, no i tak się zaczęło. Jakby najpierw to, no to była bardziej zabawa, tak, no bo no 3 lata, co ja tam mogłam zrobić wielkiego, ale w wieku 4 chyba lat, tutaj by musieli prostować moi rodzice, bo ja nawet tego nie pamiętam, ponoć w pierwszych Mistrzostwach Polski wystartowałam. Wiem, że but mi spadł. Słyszałam te opowieści. Mówię, niewiele z tego pamiętam, ale to była moja pierwsza jakaś taka poważniejsza przygoda z tańcem na Mistrzostwach. No i w zasadzie tak w sumie 15 lat tańczyłam w zespole i to był bardziej taki taniec wyczynowy, no właśnie wiązał się z mistrzostwami, z wyjazdami, z koncertami. No w zasadzie to był mój drugi dom, scena i bardziej jeszcze próby, moja też choreografka. Jakby no ta cała ekipa, cały mój zespół, no to do dzisiaj mamy kontakty z niektórymi osobami. No i też miejsce, gdzie się też w pewien sposób wychowywałam, bo wiadomo, dom no to jest to pierwsze miejsce, szkoła, ale też bardzo, bardzo wiele godzin spędzałam na zajęciach, na próbach, na wyjazdach, więc to wszystko się łączy. Też często wspominam z moją choreografką, jak w kości i dawałam na tych wszystkich wyjazdach, ile nocy przeze mnie, ile nerwów musiała. Taki aniołek siostry był? Był. Razem z moją drugą taką Dianą, którą też pozdrawiam, to chyba najbardziej żeśmy tam szalały, ale do dzisiaj właśnie mamy wszyscy kontakt i to też jest takie piękne, bo naprawdę tak patrząc już po latach, powiem jak dojrzały człowiek, dojrzały przynajmniej wiekowo, to wspominamy właśnie, że no, tak naprawdę mimo, że dużo może krwi napsułyśmy, to jednak było to bardzo wychowawcze dla nas to wszystko, więc no, z taką wielką wdzięcznością sięgam do tych czasów. No, a później przyszło powołanie, znaczy powołanie na pewno było wcześniej, tylko odkryłam je już pod koniec liceum i no i tak naprawdę pożegnałam się z tańcem, no bo uważałam, że no jakby to zakonnica, no to jak, chociaż przyznam, że kiedyś na festiwalu życia w Kodniu organizowanym przez misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej widziałam siostry, służebniczki zresztą, które tańczyły pod sceną i zatrzymał się mój wzrok na nich i wtedy sobie pomyślałam, że muszą być fajne, skoro tańczą. Ale jeszcze nie myślałam sama o tym, że będę jedną z nich. No a potem w zakonie, no, jakby bardzo świadomie odeszłam już z zespołu, wiedziałam, że już się żegnam z tym zupełnie i tak dalej. No wszystko teraz oddaję, no skoro powołanie, więc to muszę zostawić wszystko. Ale nie musiałam długo czekać, bo najpierw moja wychowawczyni, taka naprawdę wspaniała siostra, zapytała się mnie, czy brakuje mi tańca. No ale tu w zakonie nie jestem, to nie mogę. I ona powiedziała mi, to słuchaj, tu są klucze do takiej salki, ćwicz sobie, bo to dla twojej psychiki będzie dobrze, żebyś tak sobie trochę potrenowała. No i tak się zaczęło, że po prostu sobie gdzieś tam w tej tak zwanej kandydaturze, to się tak nazywa ten pierwszy etap naszej formacji, sobie po prostu tak tylko dla siebie ćwiczyłam, a potem przyszło jedno, drugie, jakieś tam przedstawienie w zakonie, gdzie była potrzeba, żeby coś tam zatańczyć, ale to były bardziej takie baletowe rzeczy, typu zatańczyć jakiś taniec Maryi i tak dalej, więc rzeczywiście no, przydał mi się ten taniec. A potem już po następnych kilku latach właśnie odkryłam ewangelizację przez taniec, chociaż ona była mi już znana na przykład na Lednicy. Ale sam fakt, że ja mogę ewangelizować przez taniec, to chyba tak naprawdę się zaczęło na tych naszych wspólnych SDM-ach, w zasadzie na ICE tak zwanym, na ewangelizacji przed Światowymi Dniami Młodzieży. Czyli Jezus nie zabrał siostrze tańca. Nie zabrał, chociaż myślałam, że właśnie to tak musi być, ale też mam takie doświadczenie, że jeżeli się coś jemu oddaje,
I tak naprawdę z serca to on, nie twierdzę, że tak musiało się stać, ale w tym przypadku tak było, że jednak wykorzystuje ten mój talent i tą moją chęć tańca. Teraz tańczy siostra dla Boga. I czym ten taniec dla siostry jest? Czym był kiedyś, a czym jest teraz? Jak siostra to przeżywa? Czy jakieś ma siostra wzniosłe uczucia podczas tego tańca? Czy czuje, że siostra się, czy siostra czuje, że się bardziej jednoczy z Bogiem? Jak to jest? No właśnie, tak jak mówisz, widzę tą różnicę, jak było kiedyś i jak jest teraz. Nie chcę tutaj teraz demonizować, że kiedyś to w ogóle taniec to był tylko taki, no nie wiem, tylko po to, żeby zdobyć kolejny medal, no bo też tak nie było. Moja siostra też mnie nauczyła, żeby wcześniej, zanim wyjdę na scenę, żeby się pomodlić. I, wow. No i praktykowałam to, ale jednocześnie nadstawiałam 4 litery, żeby mi ktoś dał kopniaka na szczęście. Jakby nie widziałam w tym żadnej sprzeczności, ale gdzieś ten element, żeby oddać to wszystko Jezusowi, był już wcześniej, ale nie był on taki, no taki świadomy, jaki jest teraz. I przyznam, że pierwszy raz, bo jakby trudno mi mówić tutaj na przykład o jednoczeniu się z Jezusem, kiedy tańczyłam hip-hop, bo to był mój taki konik. Ale pamiętam, kiedy tak znaczy wtedy to było tak jednorazowo, teraz już ten mój zespół, w którym tańczyłam, już ma wiele musicali, ale takim pierwszym, który był wystawiony z okazji jubileuszu Powstania Solidarności, zatańczyliśmy właśnie taki musical o stanie wojennym i to było moje takie pierwsze duchowe doświadczenie podczas tańca, że ja się rozpłakałam w trakcie tańca własnego, kiedy zobaczyłam moich rodziców na widowni, a moi rodzice no, bardzo mocno przeżyli stan wojenny, tata był internowany, moją mamę też to, no całą rodzinę w zasadzie dotknęło i kiedy widziałam tych wszystkich ludzi, którzy płaczą na widowni, to się sama rozpłakałam, mając w ręku też flagę Polski i jakby wtedy zobaczyłam, że taniec naprawdę jest czymś, co nas wyraża i nasze wnętrze, no a potem właśnie zrozumiałam tak z czasem, że on nas jednoczy z Jezusem, a jeszcze a propos tego musicalu o stanie wojennym, to, tam też był taki element, kiedy było puszczone przemówienie Jana Pawła II w trakcie i była też zrobiona pieta. Był Pan Jezus ukrzyżowany i potem złożony na ramiona Matki Bożej. To wszystko było wytańczone i mam przed oczami cały czas, mimo że to już dawno, dawno temu było, ale jakoś no bardzo mnie to wzruszyło. I później ten mój zespół jeszcze kilka takich musicali pięknych stworzył, między innymi Szkło o DDA i jak się dowiedziałam, słyszałam właśnie, że pewien mężczyzna jeździł tak od jednego spektaklu do drugiego, że tak można trochę powiedzieć nałogowo i do tego stopnia, że wyszedł ze swojego uzależnienia. Więc naprawdę jakby widzę, że przez taniec można dotrzeć do ludzi, nawet się nie spodziewamy w jaki sposób. No i dla mnie to też, o czym też później jeszcze powiem, jakie mam przygody też duchowe właśnie z tańcem, jak on działa niesamowicie, w sensie Pan Jezus wykorzystuje taniec do tego. Tak, a propos udostępniania i docierania do nowych osób, to też prosimy, dawajcie tutaj cynk innym osobom, żeby dołączały do rozmowy i udostępniajcie naszą rozmowę na swoich tablicach. A ja wam powiem, że siostra Estera ukończyła teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, o czym nie powiedziała, taka skromna, pisząc pracę magisterską o skuteczności nowych form ewangelizacji młodzieży. I wśród tych form znaczącą rolę odgrywa taniec. Słuchajcie, ja przeczytałam tą pracę magisterską z wypiekami i zaraz tutaj mam nadzieję, że siostra coś opowie więcej o tym, o czym pisała, jakie są jej naukowe odkrycia w tym temacie. Jeśli są tutaj z nami osoby, które szukają różnych form dotarcia z dobrą nowiną do młodzieży, to dajcie tu o sobie znać, podzielcie się w komentarzu, jakie jest wasze doświadczenie w tym temacie, w temacie w ogóle ewangelizacji poprzez ruch, poprzez taniec, czy to się u was sprawdza, czy nie, czy próbowaliście w ogóle w ten sposób głosić Ewangelię. A ja bym chciała wiedzieć, czy siostra podejmuje właśnie w swojej pracy duszpasterskiej jakieś elementy ruchowe czy taneczne.
Tak, przyznam, że taniec mi nieraz ratował moją sytuację. Jakby pierwszy raz go wykorzystałam w katechezie, już na początku studiów. Pamiętam, kiedy poszłam na praktyki, to było w Białymstoku. Miałam w różnych szkołach te praktyki, w podstawówce i w gimnazjum wtedy jeszcze. Ale ja byłam na pierwszym roku studiów i kto studiował teologię, no to wie, że pierwsze 2 lata to jest praktycznie sama filozofia, więc to jest trochę skomplikowana jakby sytuacja, dlaczego ja robiłam te praktyki już na pierwszym roku, ale to już się nie będę wgłębiać. W każdym razie no tak wyszło, że no, byłam rzucona troszeczkę w wir i, no i trafiłam do podstawówki. Też przyznam, że mimo, że moje zgromadzenie głównie posługuje dzieciom, to ja jakby zupełnie tematu nie czułam i nagle idę do dzieci, co było dla mnie przerażającym doświadczeniem. W sensie, no szłam z takim nastawieniem, co ja tam zrobię, przecież no jakąś wiedzę religijną mam, no jestem siostrą zakonną, ale ze studiów to tylko filozofia na razie, przecież nie będę dzieciom mówić, że krzesło ma duszę krzesełkowatą, tyle pamiętam jeszcze, a słoń słoniowatą. Nie chcę tutaj spłaszczać filozofii, absolutnie, tylko mówię, że jakby no bałam się bardzo tego, co ja im powiem, skoro jeszcze nie wiem, jeszcze nie mam tej wiedzy, którą powinnam mieć, idąc na praktyki. No więc stwierdziłam, co umiem robić? Tańczyć. W takim razie zaczęłam dzieciom opowiadać o modlitwie, o tym właśnie, jak się można modlić. I dzieci same mówiły, można przepraszać, można prosić, można dziękować, można uwielbiać. No i właśnie potem od tych rodzajów modlitw przeszliśmy do króla Dawida, a król Dawid jak się modlił? No tańcem, no to w takim razie pomodlimy się jak król Dawid i wtedy zaczynaliśmy tańczyć. Pomogło mi to też w tym, że jeśli dzieci za bardzo gadały, to po takich 3 tańcach już naprawdę nie miały siły na żadne rozmowy, siedziały cichutko, były spokojne i mogłam kontynuować moją lekcję na temat modlitwy. Więc tutaj mnie taniec rzeczywiście uratował. Teraz, kiedy no, niewielkie jeszcze mam doświadczenie w katechezie, ale już tam jakieś zdobywam, no to też przyznaję, bo to są dzieci, które uczę od 0 do 3 klasy, więc ten taniec rzeczywiście to jest coś, co one kochają, lubią, potrzebują tego ruchu i rzeczywiście często gdzieś tam na koniec lekcji albo jak są jakieś, nie wiem, święta, kiedy byłoby niemiłosierne z mojej strony prowadzić taką normalną lekcję, typu, nie wiem, Dzień Dziecka czy właśnie teraz zakończenie już roku, no to wtedy jest więcej tego tańca. Ale ja troszeczkę się zabezpieczyłam, bo kilka lat temu ponagrywałam sobie te tańce i kiedy sama już nie mam siły na którejś lekcji, to po prostu im to puszczam z ekranu i one po prostu wszystko jest w odbiciu lustrzanym, więc łapią to. Nawet zawsze mnie to bawi, bo nie wszystkie dzieci od razu zauważają, że to ja tam na tym ekranie, więc jak odkryją, to nagle jest wielkie wow, że siostra jest w telewizji. No tak. Tak, więc jest to bardzo sympatyczne. Katechetów, którzy mnie puszczają na swoich lekcjach religii. Ja też was puszczam na religii, także nie tylko siebie. Oczywiście, tak. Ale dzieci to lubią i chcę właśnie też powiedzieć, że prowadziłam, jak przyszłam do mojej szkoły, to prowadziłam kółko taneczne. Dyrekcja gdzieś tam się dowiedziała o tej mojej przyszłości tanecznej i no i ustaliliśmy, że będzie takie kółko w szkole i ono nie było nazwane jakoś, nie wiem, kółko tańców ewangelizacyjnych, tylko po prostu kółko taneczne. Chodziły kółko tam też osoby. Tańcowe. No właśnie, chodziły też tam osoby niechodzące do mnie na religię, więc. Ale tak się stało, że jedna dziewczynka przyszła w trakcie jakby tańców, zapisała się na religię i to było dla mnie też takie piękne doświadczenie, że ten przez ten taniec gdzieś tam można było dotrzeć. Czyli właśnie są dobre owoce. Z Ewangelią, tak, bardzo, bardzo tutaj konkretne. No musiałam potem przerwać to kółko ze względu na ścięgno, ale kilka miesięcy mi się udało poprowadzić, jakoś tam nawet choreografię stworzyć. I nie doszłam, bo ja miałam w planach potem te tańce ewangelizacyjne, ale finalnie się na hip-hopie zakończyło, bo nie zdążyłam po prostu nic więcej zrobić. Ale owoc jest taki, do tej pory no, ta dziewczynka jest na religii. No chwała Panu, owoce dobre są,
Więc tak się zastanawiam, skąd w Kościele jest tak rozbieżne stanowisko wobec tańca, nawet wśród świętych. Widzimy świętego Augustyna, który mówi: człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie nie będą widzieli, co z tobą robić w niebie, podczas gdy skrajne odmienne poglądy przedstawił święty Jan Maria Vianney, którego też siostra cytuje w swojej pracy magisterskiej. Ja przeczytam, pozwolę sobie. Mój Boże, jakże można być zaślepionym do tego stopnia, aby przypuszczać, że nie ma nic złego w tańcu? Korowód taneczny to przecież powróz, którym szatan ściąga duszę do piekła. Siostro, kogo słuchać? Jakże... Augustyna! Oczywiście. Wiadomo. Ja wychodzę z takiego założenia, że w niebie to po prostu nic nikomu brakować nie będzie, tak? Czyli ten, kto kocha tańczyć, no to będzie tańczył. Kto kocha śpiewać, będzie śpiewał. Ja nie umiem śpiewać, więc w niebie, a chciałabym, więc w niebie na pewno będę pięknie śpiewać. I myślę, że tam będzie tak cudownie, że i zwolennicy Vianneya się tam odnajdą idealnie i zwolennicy Augustyna. Ale tak bardzo mnie rozbawiło, kiedy przeczytałam Vianneya tutaj w tym temacie. Wiadomo, bliżej mi jest do Augustyna, ale myślę, że jakby odpowiadając na twoje pytanie, skąd takie, to myślę, że po prostu, bo różni są ludzie, tak najogólniej mówiąc, bo nawet sama Biblia, jakby patrząc i na Stary, i na Nowy Testament, i tu pojawiają się motywy tańca i zarówno od tej strony pozytywnej i negatywnej, czyli jakby no nie można stwierdzić, że taniec jest albo dobry, albo zły, no bo mamy taką prorokinię Miriam na przykład, która uwielbiała Boga tańcem, czy król Dawid, czy psalmy, chwalcie Boga tańcem na bębnach i flecie i tak dalej, czy ojciec, który wyprawia ucztę, kiedy syn marnotrawny wraca do domu, no to tam były też tańce, czyli cieszą się, radują i taniec w tym momencie jest... No jest ukazany z tej pozytywnej strony, czyli z do Koryntian, chwalcie Boga w waszym ciele. Tutaj tak śmiem twierdzić, że chodzi też o taniec. No ale jest też z tej negatywnej, tak? Kiedy Izraelici sobie robią złotego bożka i tańczą do jakiegoś tam metalu, czy jak z Ewangelii pamiętamy córkę Herodiady, która swoim tańcem no właśnie uwodziła i sprowadzała grzech. Więc jakby patrząc na morale samego tańca, to wszystko zależy od okoliczności, od celu, od charakteru tego tańca. Co on ma nam pokazać? I tak samo jest z tym tańcem nowoczesnym, z którym ja miałam do czynienia i mam do czynienia, że ten taniec może być piękny, wzniosły, wartościowy, a może być taki, który po prostu no właśnie sprowadził u kogoś grzech. Albo u mnie samej, albo u tego, kto ogląda. I takie tańce też istnieją. I jakby nawet nie sam styl tańca, tylko czasami jakieś konkretne ruchy, albo konkretny kostium, albo konkretny makijaż, on może wpłynąć w tym momencie na to. Jeszcze chciałam powiedzieć, że jest też taki dokument Kościoła, który odkryłam dopiero właśnie przy pisaniu pracy Taniec w liturgii z 75 roku, no, który zaznacza, że jednak tańca w liturgii nie powinno się wykonywać. Znaczy tam są jakieś chyba odnośniki, jeśli dobrze pamiętam, że jakieś tam poszczególne diecezje chyba w Afryce mają. No, ale to wiadomo, jest inna kultura. I też sobie zapisałam, nie wiem, czy ty też to masz zapisane, ale bardzo mi się podoba takie zdanie z tego dokumentu, że właśnie no, nie ma przeszkód, żeby wykorzystywać taniec na innych płaszczyznach duszpasterstwa. No i cytując, tam są takie słowa: taniec może przerodzić się w modlitwę, która wyraża się przez ruch, angażując całą istotę człowieka, duszę i ciało. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy duch wznosi się do Boga w modlitwie, zaangażowane zostaje również ciało. Można mówić o modlitwie ciała. Może ona za pomocą ruchu wyrażać prośbę czy uwielbienie, tak jak jest to napisane o gwiazdach, których bieg wielbi Stworzyciela. Na podstawie Księgi Barucha. I bardzo się odnajduję w tych słowach i rzeczywiście teraz to w zasadzie dla mnie to jest podstawa, żeby tańcem wielbić Pana Boga. No wiadomo, też dla jakiejś tam, nie wiem, rozrywki, czy
czy żeby moją energię gdzieś tam spożytkować, ale no jest to nakierunkowane jednak tutaj już teraz dla mnie jednoznacznie. Czyli wszystko zależy od intencji. Słuchajcie, tak jestem jest. Bardzo ciekawa, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Czy też się spotkaliście z takimi rozbieżnymi stanowiskami ze strony może księży czy sióstr zakonnych? Jakie jest wasze w ogóle patrzenie na to? Dla mnie zawsze ważne było stanowisko księdza Stanisława Orzechowskiego, który bardzo mocno przyczynił się do rozwoju tańca uwielbienia w Polsce. I on bardzo mocno zachęcał, czy wręcz pokazywał taką potrzebę, by odzyskać taniec dla Boga. I bardzo to sobie wzięłam wtedy do serca, bo rzeczywiście utożsamiłam się z tym, co mówił, że w dzisiejszych czasach niektóre formy tańca stają się swoistym wynaturzeniem. I nasza kobiecość zostaje bardzo często nie tylko raniona, ale wręcz profanowana na parkietach, kiedy proponuje się nam takie ruchy, których się nie godzi, moim zdaniem, wykonywać córce króla. I dla mnie też to, co ja robię w worshipie, jest właśnie takim wyrazem buntu na to, co się dzieje w dzisiejszych czasach i w szkołach tańca. I myślę, że Jan Maria Vianney chyba mówił o tym, co się dzieje na świecie, nie wiedząc o tym, że można inaczej. Więc jeżeli nas też go tak usprawiedliwiam. Ja nie wiadomo, i ustawię się za nami. Też go tak właśnie usprawiedliwiam, ale też muszę powiedzieć, że twoje świadectwo, Mary, jakoś tak bardzo dobrze pamiętam i też mi to utkwiło. To twoje doświadczenie, które podejrzewam, że tutaj już widzowie znają, ale sama też sobie robiłam taki rachunek sumienia, no, że rzeczywiście różnie to bywało u mnie i wiem, że teraz no, chcę to nawet tańcząc ten hip-hop, żeby on już był dla Boga. To nie znaczy, że teraz ja mam w hip-hopie wiem, składać ręce i tak dalej, że mają te gesty odzwierciedlać dosłownie modlitwę, ale że to, co my robimy, że każdy ruch jest wykonywany dla Niego, na Jego chwałę. I, no i właśnie, że poprzez ten taniec, który burzy jakieś mury, łagodzi obyczaje i tak dalej, jakby ktoś, kto by może normalnie do mnie na przykład nie podszedł, tylko z tego powodu, że mam habit, to spotkałam się z tym, to nie jest tak, że ja teraz gdybam, to właśnie dzięki temu, że zobaczył, że tańczę, podszedł, porozmawiał. I ja tak samo, jak zobaczyłam te służebniczki w Kodniu, że one tańczą na koncercie, to już automatycznie miałam do nich no taką lekkość, żeby porozmawiać. A inna osoba być może się zgorszy. Mhm. Tak, więc... Czyli też ważnym jest to, że można wykorzystywać taniec w dotarciu do konkretnych osób. No bo też, no powiedzmy sobie wprost, to nie są też te czasy, że weźmiemy gitarę, złapiemy się za ręce i zaśpiewamy barkę i wszystkim będzie miło, tylko rzeczywiście, tak jak powiedział papież Franciszek w przemówieniu do kardynałów, trzeba nam szukać nowych metod ewangelizacji. I ja pozwolę sobie też przeczytać to, co powiedział papież Franciszek, bo tak płynnie przeszłyśmy w sumie do tej ewangelizacji. Drodzy bracia, nigdy nie ulegajmy pesymizmowi i temu zgorzknieniu, jakie każdego dnia proponuje nam diabeł. Nie ulegajmy pesymizmowi i zniechęceniu. Mamy mocną pewność, że Duch Święty daje Kościołowi wraz ze swym potężnym tchnieniem odwagę, by wytrwać, a także poszukiwać nowych metod ewangelizacji, aby nieść Ewangelię aż po krańce ziemi. W poszukiwaniu nowych metod ewangelizacji możemy założyć, że taniec może być narzędziem, które będzie częścią wielkiego dzieła głoszenia dobrej nowiny. Taniec będzie częścią wielkiego dzieła głoszenia dobrej nowiny. Siostro, jak to jest możliwe, że ciało może mieć tak duży wpływ na naszą duchowość, czy że możemy je angażować do głoszenia dobrej nowiny? Jak siostra to w ogóle przeżywa? Powiedziała siostra właśnie o tym, że doświadcza dużych owoców, takiego dawania świadectwa o swojej wierze poprzez taniec. Jak siostra to czyni? No, skoro ciało jest świątynią Ducha Świętego, a jest, no to jest dla mnie podstawa. Nie tylko o nie dbam, ale też właśnie je wykorzystuję. Tak, przypomniała mi się w dobrym tego słowa znaczeniu. Tak, tylko. Przypomniała mi się taka sytuacja, ona nie jest związana z tańcem, ale właśnie z ciałem. To tutaj się troszeczkę odsłonię. Kiedy przykułam sobie pępek jako nastolatka i no,
pamiętam, że ja to zrobiłam, znaczy zawsze chciałam, mi się to bardzo podobało i tak dalej. I spytałam się rodziców, no nie dostałam zgody, więc moja siostra mi dała pieniądze, poszłam bez tej zgody zrobić to. I pamiętam mojego ówczesnego chłopaka, który się rozpłakał, kiedy się o tym dowiedział. I ja nie mogłam zrozumieć, co mu się stało, dlaczego w ogóle, no przecież to jest fajne, to jest modne, ładne i tak dalej. No, że płacz no troszeczkę tak jakby przesadza z tą swoją reakcją, ale dlaczego? Jakby, znaczy poziom naszej dojrzałości to w ogóle była przepaść między tym. I ja to zrozumiałam dopiero w zakonie, kiedy omawiałyśmy ślub czystości. I wtedy mi się przypomniały jego słowa, że twoje ciało nie należy tylko do ciebie. Ono w przyszłości będzie należało do kogoś innego też. No, wtedy jeszcze była inna perspektywa, ale potem, kiedy przygotowywałam się do ślubów i wiedziałam, że wszystko oddaję Jezusowi i moje ciało również, przy tym ślubie czystości omawianym, ja dopiero zrozumiałam tamte słowa wtedy. I dopiero, ja teraz no nie twierdzę, że, znaczy nie będę się w to wgłębiać. Na pewno już bym z tą wiedzą, którą mam teraz, tego nie zrobiła drugi raz. Ale jakby odkryłam, że to nasze ciało, Pan Bóg nam je dał w darze i dla nas samych, i dla drugiego człowieka, i dla Niego samego. I to nie jest tak właśnie moje ciało, moja sprawa. Pod każdym względem. Moje ciało nie jest tylko moją sprawą. Ono nie jest tylko moje. I nie mogę go sobie w taki sposób jakby przywłaszczać, czy okaleczać i tak dalej. No i tak samo to widzę w tańcu. Że jeśli dostałam taki dar, jeśli go rozwinęłam przez te kilkanaście lat, no to grzechem zaniedbania by było teraz go gdzieś tam schować i zakopać, skoro jakby znaki różne z nieba pokazują, że trzeba to wykorzystywać. Mhm. W swojej pracy magisterskiej napisała siostra takie zdanie. Taniec jest tak ciała jak i duszy. Wykorzystany, by wyrazić radość wiary, ma wymiar ewangelizacyjny. Radość uzewnętrzniana przez taniec nasuwa w sercach obserwujących pytanie o jej źródło, co z kolei daje możliwość świadczenia o Chrystusie jako przyczynie tejże radości. Kiedy to przeczytałam, to przypomniała mi się taka sytuacja, kiedy tańczyliśmy flashmoba w Warszawie, na warszawskiej patelni i zatrzymywali się tam przechodnie po prostu, żeby popatrzeć, żeby też zrobić jakieś filmiki i tak dalej. I po tygodniu od tego wydarzenia napisał do mnie człowiek na Facebooku. W ogóle nie miałam, wtedy to były jeszcze inne czasy, to nie było tak popularne, a tymczasem on znalazł mnie i na Messengerze pisze do mnie: powiedz mi, czy ty jesteś prawdziwa, bo widziałem wasz taniec w strugach deszczu i ja nie mogę zapomnieć waszej radości. Ja chcę też doświadczyć tego szczęścia. Więc ja myślę, że rzeczywiście taniec może być ogromnym narzędziem do tego, żeby świadczyć o tym, który jest jedyną i prawdziwą radością i do tego, który jest źródłem naszego szczęścia. Jak siostra odczytuje taką możliwość właśnie, żeby świadczyć o swojej radości, ale też czy do wszystkich taka forma może być skierowana? Czy tylko do dzieci i młodzieży, czy też inni jakoś czerpią z tej siostry skarbnicy ukrytej w ciele? Myślę, że jakby chyba nie wszystko dla wszystkich, tak jakby myśląc spontanicznie, bo do jednego bardziej przemówi muzyka, do innego wiersz, do trzeciego filozofia właśnie, czy nauka, a dla czwartego ta radość z tańca, czy nawet nie zawsze taniec musi wyrażać radość, bo czasami on może odzwierciedlać właśnie to, co przeżywamy i to też na kogoś może zadziałać. To jest troszeczkę chyba jak z psalmami, że są psalmy bardzo radosne, a są bardzo smutne i no takie, przy których jak się czyta, to serce pęka i myślę, że też można to wyrazić właśnie w tańcu. Czy ten taniec trafia na przykład do osób starszych? Nie wiem, bo nie miałam jeszcze takiej możliwości ewangelizacji wśród osób starszych, więc tu mi się trudno odnieść, ale pamiętam, że właśnie na tym naszym wspomnianym ICE nie byłam świadoma, bo to było chyba po mszy świętej,
był jakiś koncert, no i ja tam z tobą chyba i z Piotrkiem, no nie wiem, tą naszą ekipą tam tańczyliśmy. Nie wiem, czy kojarzysz, jak podszedł do nas kardynał. I ja pamiętam taką sytuację, że on do nas podszedł, powiedział, że pięknie tańczymy i potem na drugi dzień zobaczył nas gdzieś w tłumie pod oknem papieskim i poprosił, żebyśmy jeszcze raz zatańczyli. Tak. No właśnie. No i jakby nie wypominając wieku, ale jakby no może tutaj można jakby podciągnąć, podciągnąć, że już jakby wiek ponad ten średni, że jednak dotarło to, tak? I jakby nigdy nie wiemy. Myślę, że dla osób, dla wszystkich, tak? Jeśli na pewno szybciej do osób, które się tym pasjonują, dotrze taka forma, tak jak ktoś właśnie lubi muzykę, to bardziej pod tym względem i znam osoby, które się nawróciły przez jakieś konkretne utwory muzyczne, a znam osoby, które chociażby na takiej lednicy też przez to, i tu też można dyskutować, bo z kolei znam takich, którzy absolutnie nie pojadą na lednicę, bo są tym zgorszone, jak to w ogóle można, a są takie, które dzięki temu nawróciły odmienione. I mam tutaj w głowie konkretne świadectwa. A ja przyznam, że jeśli chodzi o mnie, to ja i dobrze się odnajduję, nie wiem, w środowiskach, pójdę na przykład, no już teraz nie, ale jakby wcześniej idąc na mszę świętą, tą tak zwaną przedsoborową, i kocham i tą ciszę, i ta liturgia jest dla mnie przepiękna i naprawdę się w niej bardzo dobrze, nie chcę, żeby to zabrzmiało, no czuję się dobrze w liturgii, tak, ale jakby no przeżywałam ją i jakby no nie mam z tym problemu żadnego, ale tak samo nie mam z tym problemu, żeby jechać na lednicę i tam wyrażać swoją miłość do Jezusa tańcem. Mi się to nie przeczy, ale rozumiem też osoby, które nie, no mają jedną duchowość i idą w tym kierunku. Ale Kościół jest tak bogaty, że naprawdę każdy znajdzie na pewno taką duchowość, która go do nieba doprowadzi. Także no o to generalnie chodzi. Ja teraz tutaj nie angelizuję tańca, że tylko taniec i tak dalej. Kto nie lubi tańczyć, to się nie zbawi. Też się zbawi. Może dłużej trochę to zajmie, ale tak z przymrużeniem oka oczywiście. No właśnie, lepiej za radą Augustyna nauczyć się tutaj. No właśnie, siostra, a jakimi stylami można głosić Ewangelię? Czy do tego nadaje się tylko wspomniany na początku przez siostrę balet? No właśnie, nie tylko. I to mi się zaraz kojarzy z tym, jak w postulacie jedna siostra miała wizję przedstawienia, no i stwierdziła, że będę idealna na Maryję. I bo właśnie tam Maryja miała zatańczyć tam parę piruetów. No to wszystko tam zatańczyłam, co trzeba, ale potem Maryja musiała powiedzieć jakieś zdanie. I ta siostra mówi, wszystko jest idealnie, dopóki się nie odzywasz. Twój głos nie pasuje do Maryi. No i to ja wiem, jaki mam głos, jestem świadoma, tylko jakby my mamy taki stereotyp, że Maryja blondynka, niebiesko oka, i na pewno z łagodnym głosem. A może, znaczy na pewno Maryja blondynką nie jest, nie była. Ale no właśnie, może niekoniecznie miała taki łagodny głos, jak nam się wydaje. I no i właśnie może nie tylko ten balet, tak? Dla mnie balet to były zawsze najtrudniejsze lekcje, jakby najmniej je lubiłam, bo to nie jest mój styl, to nie jest to, co ja najbardziej kochałam. No moim konikiem jest hip-hop, był i jest. I dlatego tu się będę upierała, że tu najwięcej można zdziałać ewangelizacyjnie. Dlaczego? Dlatego, że jest to taniec tak zwany uliczny i te osoby gdzieś tam ze środowisk takich blokowych, może dla nich to wtedy być największe takie poruszenie serca. Tutaj jeśli mogę zrobić mini reklamę, w Złotowie projekt Kostka, festiwal chrześcijańskiego hip-hopu, no to właśnie pojadą osoby po prostu, które kochają hip-hop, a wyjadą już, tak, bo tutaj pomiędzy tymi wszystkimi punktami tanecznymi i muzycznymi, no to właśnie jest Eucharystia, jest adoracja, jest wspólna modlitwa, jest uwielbienie. No i nawet nie wiadomo jak, przez ten taniec karmi się nasze serce, nasza dusza. I tutaj też uważam, że no każdy styl, i disco, i show, myślę, że show tutaj
dużo, dużo też może zdziałać, no bo show to jest taki styl, który opowiada jakąś historię czy jakieś wydarzenie i tu też wtedy można tak to pięknie wytańczyć, ale myślę, każdy styl. Miałabym problem z jazzem. Oj, siostro, musimy się spotkać na parkiecie. Okej, ale miałabym tutaj problem, jak jazz wykorzystać w ewangelizacji. Może też dlatego, że nie lubiłam jazzu i jakby ta muzyka jazzowa tak mi się trochę kojarzy inaczej niż ewangelizacyjnie. Ale być może, niech ktoś tutaj zmieni moje zdanie, to chętnie posłucham. Właśnie siostra Anna Nobili, która przyjedzie do nas w sierpniu z Włoch, typowo jest nastawiona na jazz i taniec współczesny i ona właśnie w tym stylu ewangelizuje, więc musimy... No to byśmy się uzupełniały. O, siostry musimy zabrać. Napiszcie, jakie wy macie doświadczenie właśnie w takim tańcu duchowym i w ewangelizacji poprzez taniec. Czy wy w ogóle, czy ktoś z was był poruszony poprzez taniec uwielbienia? Czy w ogóle taniec poruszył go jakoś duchowo? Marta pięknie napisała, że siostra Faustyna podczas tańca spotkała Pana Jezusa umęczonego, miała taką wizję i być może bez tańca nie byłaby przez niego pociągnięta, bo to właśnie w tańcu, kiedy go spotkała, tak bardzo, że rzuciła wszystko i poszła za nim. No więc słuchajcie, Pan Jezus wykorzystuje różne sposoby, by dotrzeć do naszego serca, do Twojego i do mojego, bo tak bardzo nas kocha, że nie może inaczej, on cały czas się o nas stara, zabiega i na każdy możliwy sposób próbuje mówić do nas i woła nas po imieniu. Do każdego znajdzie jakiś właśnie sposób. No ale czy każdy nadaje się do tego, żeby ewangelizować tańcem? Co siostra myśli w tym temacie? Myślę, że tak, jeśli ktoś tego nie czuje, nie lubi, to nic na siłę, ale jeśli czuje, że jest do tego powołany, czuje, że chce, a na przykład wie, że nie umie, to tu nie widzę żadnych przeszkód, bo jakby w tym tańcu dla Boga nie jesteśmy nastawieni na to, żeby wygrywać mistrzostwa, jeździć tu po świecie i zdobywać medale i tak dalej, tylko w tym, żeby oddawać Jemu chwałę. Więc jeśli nawet ktoś nie ma tego, no tej smykałki, już mówię o takim zawodowym tańcu, to absolutnie nie widzę w tym żadnej przeszkody, a nawet widzę podwójny plus dla takiej osoby, że nawet jeśli jest świadoma, że jej niezbyt te ruchy wychodzą, a robi to, bo chce, bo w tym uwielbia Jezusa i dla niej to nie jest najważniejsze, czy tańczy najlepiej, tylko po prostu tańczy, bo chce to robić, chce tym uwielbiać Jezusa, no to super. Więc czyli mówisz tutaj o tym, że każdy może uwielbiać Boga tańcem. Tak. No a jeżeli na przykład jacyś katecheci, czy są tu jacyś katecheci, albo osoby, które pracują z młodzieżą, czy udzielają się jakoś duszpastersko, to się ujawnijcie tutaj w komentarzach. A jeżeli nas właśnie takie osoby oglądają, czy będą oglądać, to jak siostra myśli, czy oni mogą rzeczywiście, nawet jeśli nie mieli nigdy w życiu rytmiki w przedszkolu i mają poczucie, że słoń nadepnął im na ucho, czy oni mogą też głosić Ewangelię poprzez taniec, czy to będzie raczej antyewangelizacja? Mogą, a owoce niech się Pan Jezus troszczy już. O! Niech oni zrobią co mogą ze swojej strony wszystko, jeśli chcą. Jadą do nas na kurs animatora tańca uwielbienia. Nauczymy was robić to profesjonalnie. Słuchajcie, jeszcze zapisy trwają, więc ja przypominam o tym. A jeżeli nasuwają się wam jakieś pytania, czy do siostry, czy do mnie, to śmiało tu piszcie w komentarzach. Udzielajcie się. Ja tu nic nie widzę. Nikogo tu nie porusza taniec uwielbienia. Nikt nie ewangelizuje tańcem. Ludzie, nawróćcie się. Nawróćmy się razem. Bo każdy z nas może i jest wezwany do tego, żeby głosić Ewangelię. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to może właśnie poprzez taniec, może to będzie twój sposób na to, żeby dzielić się swoją radością, doświadczenia zmartwychwstałego Pana. Amen. Siostro. Jest taki apokryf, jeśli ci mogę wejść w słowo, ale to też odkryłam pisząc pracę, że gdyby jeden z apokryfów był uznany za natchniony i byłby włączony do Pisma Świętego, to być może w obecnej mszy świętej byłby taniec, znaczy, dlatego że jeden z apokryfów zawiera tak zwany hymn Chrystusa Tańczącego.
Ja też powiem szczerze, że jak myślę o Maryi i Elżbiecie, to pokusiłabym się o to, że one tam tańczyły. No ja właśnie z radości. Widzę tę piękną ikonę za siostry plecami. A tak? Matkę Bożą tańczącą. Z Guadalupe. Tak jest. Siostra zna historię tego obrazu? Znam, ale nigdy nie słyszałam, żeby ona była tańcząca. Tak, właśnie. Bardziej z tematem pro-life tutaj kojarzę. Ja właśnie nie do końca znam wszystkie szczegóły, natomiast Gabrysia, jedna z naszych instruktorek z Lublina zapewne. Gabrysia Rodzik, tak, jest w tej wspólnocie Guadalupe, Guadalupe i powiedziała tak. mi, że to jest właśnie bardzo mocno Matka Boska mocno przedstawiona jako tańcząca, że właśnie wśród Indian, nie wiem dokładnie, czy chodzi o to jej ułożenie rąk, czy całego ciała, ale że to wyrażało nade wszystko taniec, że ona jest w bruchu. No i też no myślę, że cały jej magnifikat i to, że z radości poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety, to też no ten ruch w języku oryginalnym, nie pamiętam, czy to jest grecki czy aramejski w tym momencie, więc nie chcę tutaj się zbłaźnić, natomiast w oryginale to właśnie jest synonim do tańca. Ten ruch, obrót, taniec, to jest jedno słowo. Więc Matka Boża tańcząca, siostra Estera tańcząca, siostro. Mary tańcząca. Gdzie można tańczyć z siostrą? Ze mną w szkole. W szkole, na lekcji. No powiem szczerze tak, ja się na co dzień tym nie zajmuję. Żeby to tak też jasno wybrzmiało. Nie prowadzę żadnych warsztatów. To też trzeba się siostrę nawrócić. To jest bardziej okazjonalnie. Jakby... To może jakieś wspólne warsztaty. Słuchajcie, zmotywujcie nas tutaj. Co wy o tym myślicie? Kto chce wspólne warsztaty z siostrą? Zróbmy coś razem. To jedna rzecz, ale jeszcze mam nad sobą przełożonych. To do nich też by się trzeba wtedy uśmiechnąć odpowiednio. Nie, żartuję, ale po prostu jakby nie... No od czasu do czasu mi się zdarza, jeśli jest jakieś tam konkretne zaproszenie, ale jakby sama tutaj nic nie prowadzę. Polecam Worship Style, polecam Lednicę, polecam Projekt Kostka. No i wszystkie takie wydarzenia religijno-taneczne, bo naprawdę to jest coś pięknego. I polecam też, żeby zaprosić do swoich szkół Worship Style, prawda? Siostro, i do parafii. Tutaj serducha w górę poleciały na te wspólne warsztaty. Piszcie jeszcze w komentarzach, gdzie te warsztaty mają być. My się tu będziemy do siostry przełożonych uśmiechali, gdzie potrzeba hip-hopu dla Jezusa, słuchajcie, będziemy organizować. A dla Jana Pawła II breakdance'owcy tańczyli. Dawno temu, nie wiem, czy ktoś to oglądał, ale ja pamiętam, jak Jan Paweł II to się za głowę łapał, to był brawo. Wspaniałe to było. No, jeszcze kardynałowie się włączali. No dobrze, a jeżeli ktoś chciałby tak tańczyć z siostrą na co dzień, w zgromadzeniu sióstr, służebniczek, bo wiemy, że tam nie zakazują, a wręcz dają klucze do sali, to co można zrobić, żeby tańczyć tak w welonie, w habicie, w swojej celi z Jezusem? Po pierwsze, mieć powołanie. No i jeśli tak odkryłaś, jeśli tak rozeznałaś, że Jezus Cię do tego wzywa, zaprasza i że to mają być służebniczki, to oczywiście zapraszam. Tutaj można się kontaktować przede wszystkim z siostrą Lilianną, która obecnie posługuje w duszpasterstwie powołań. Można też przeze mnie, ja potem dam odpowiednie kontakty. Wiem, że siostra Lilianna teraz zbiera ekipę na Festiwal Życia w Kokotku. Tam też jest dużo uwielbienia i tańca też na pewno nie zabraknie. Przynajmniej kiedyś były tam warsztaty taneczne, nawet chyba raz albo dwa je prowadziłam. Właśnie z hip-hopu, nie wiem jak to jest teraz, ale na pewno nie zabraknie tam tańca uwielbienia. Zapraszam też do wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę. Polecam grupę Biało-Zieloną, warszawska akademicka pielgrzymka z Duszpasterstwa Akademickiego Świętej Anny. To ja tam będę i zapraszam. I też, korzystając z tego, że jestem przy mikrofonie, to zapraszam na festiwal młodych do Medjugorja. Mnie tam nie będzie, ale polecam.
żeby też się zabrać z biurem Totu Stół, z takim zaprzyjaźnionym, albo właśnie na przełomie lipca-sierpnia na Festiwal Młodych, albo później ze Świętą Anną z Warszawy, z tym samym biurem przełom sierpnia-września, jeśli ktoś nie może jechać na Festiwal Młodych. Naprawdę gorąco, gorąco polecam. Przepiękne spotkanie z Jezusem, z Matką Bożą i też tańca tam nie brakuje zdecydowanie. Doskonale. Natalia pisze, że jest zainteresowana naszymi wspólnymi tańcami, a Łukasz pisze, siostry, prosimy o warsztaty taneczne dla służby liturgicznej MBNP, nie wiem co to za skrót. Matka Boża Nieustającej Pomocy. Ale prawdopodobnie. Aha, okej. Okay. W Pruszkowie pozdrawiam Marta. Okej, okay, czyli z konta po prostu. To jest parafia, w której posługuję. Okej, okay, siostro, są zgłoszenia, trzeba działać. My też, Natalia, będziemy działać. Piszcie, gdzie chcecie te warsztaty, a tymczasem zapraszam ja na wakacyjne turnusy taneczno-uwielbieniowe. Jeśli ten temat, który dzisiaj poruszałyśmy, jest dla ciebie ważny, jeśli chcesz nauczyć się prowadzić innych do Jezusa tanecznym krokiem i chcesz wykorzystywać taniec w swojej posłudze, w swojej pracy duszpasterskiej, prowadzić diakonię tańca, czy jakiekolwiek animacje taneczne podczas festynów parafialnych, na różnego rodzaju rekolekcjach i wydarzeniach, to zapraszam Cię na animatora tańca uwielbienia. Sprawdź koniecznie, a jeśli w ogóle chcesz doświadczyć mocy modlitwy uwielbienia poprzez taniec, to wpadaj na włoski weekend ze wspomnianą wcześniej siostrą Anną Nobili. Tu siostrę też musimy zaciągnąć. Polecam, polecam. Znana mi jest historia tej siostry. Zawsze mi to ciężko szło, ale widziałam świadectwo tej siostry, więc naprawdę wszystkim polecam, żeby na żywo się spotkać, posłuchać. No i dla kobiet, które czują, że ich kobiecość potrzebuje odnowienia w Chrystusie, jeżeli chcecie wzmocnić albo odzyskać poczucie własnej wartości, to wpadajcie na kobietę w tańcu prowadzoną razem z nami przez panią Irenę Neumiller. No i co, zapraszamy też do naszego newslettera, gdzie wysyłamy taneczno uwielbieniowe nowinki i materiały, więc bądźcie z nami w kontakcie, piszcie do siostry, żeby do Was przyjechała z warsztatami i nas tu motywujcie, żebyśmy zrobiły coś razem, my będziemy działać i tutaj błagać przełożonych, bo to wiecie, to trzeba mieć już błogosławieństwo, ale jeżeli to jest od Boga, to będzie zatwierdzone. Tak, posłuszeństwo Amen. Ponad nabożeństwo. Amen. Bardzo dziękuję, siostro, za wspaniałą rozmowę i za to, co siostra robi w kościele, bo to jest najpiękniejsze świadectwo, kiedy można widzieć rzeczywiście szczęśliwych ludzi w kościele, którzy żyją z Jezusem i są tak piękni. Dla mnie to jest niepojęte, że siostra przeszła drogę w ogóle. Z takiego zbuntowanego aniołka z kolczykiem w pępku. Po prostu piękną siostrę. Taka zbuntowana nie byłam. Ach. Aż taka. Okej. Chyba teraz bardziej. No, ciekawe, ale dzięki, ciekawe. Dzięki też Mary bardzo i ufam, do zobaczenia. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Asia spokojniutka, chyba że jej w domu nie ma, bo nic nie było słychać. Na live idzie na spacerki z tatusiem, to jest okay. Już przemyślane, poukładane, także to nie dałaby nam pogadać, nie, ale też tańczy i też zaprasza, więc słuchajcie. Wpadajcie tutaj, wyświetli się link na, w opisie są linki wszystkie, gdzie można się zapisywać. Do jutra mam jeszcze promocyjną cenę, więc korzystajcie, bo jak mówię, że jest taniej, to się zapisujcie, bo potem piszecie, że nie. Więc tak, przypominam, zapraszam do zobaczenia i do zatańczenia. Dziękujemy Wam za udział. Udostępniajcie transmisję na swoich tablicach, jeśli była to dla Was ważna rozmowa. Dotrzemy w ten sposób do większej ilości osób. Wyślijcie tu szybko serducha dla siostry. A ja, siostrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam, do zobaczenia. Dzięki, i do zobaczenia. Dzięki bardzo. Z Bogiem wszystkim. Dobrego wieczoru.